Cześć. Dzisiaj ciekawa historia Grażyny i Marka Sembereckich, którzy wiele lat temu przenieśli się z miasta na wieś do Mąkoszyc koło Ostrzeszowa w południowej Wielkopolsce. Zaczynali skromnie, 5 krów, a dziś prowadzą fermę 5000 gęsi plus 300 hektarów ziemi. W gospodarstwie została ukończona duża inwestycja. Firma Consil ze Ślesina postawiła 2 duże silosy lejowe i chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to teraz wygląda. Gospodarstwo rolne zakupiliśmy wraz z żoną w 1986 roku. Przyszliśmy z miasta na wieś. Zakupiliśmy gospodarstwo mające 13 hektarów i od tego czasu kupiliśmy gospodarstwo, w którym była 5 krów, koń i jedna maciora. Pomału z roku na rok zwiększaliśmy gospodarstwo, a w roku 1987 wpuściliśmy do naszego gospodarstwa pierwsze gęsi. I od tego czasu zaczęła się zabawa albo historia z gęśmi. Pierwsze mieliśmy 500 sztuk, małe stadko, w następnym roku 1000. Po kilku latach zaczęliśmy się zajmować gęśmi hodowlanymi. Gęsi hodowlane to na dzień dzisiejszy stała się naszą pasją, naszą dużym naszym wezwaniem i specjalizujemy się głównie w gęsiach w produkcji gęsi reprodukcyjnej, jajek na gęsi, które odstawiamy do welęgarni. W kilku welęgarniach w Polsce współpracujemy. No i od tego czasu, od lat 90. staliśmy się dość dużym producentem gęsi reprodukcyjnych. Parę lat myśleliśmy o budowie, zwiększeniu bazy magazynowej w naszym gospodarstwie. Mamy gospodarstwo dość duże, bo mamy gospodarstwo ponad 300 hektarowe. Mieliśmy zdolność magazynową niecałe 1000 ton zboża. Brakowało nam trochę miejsca i musieliśmy ratować się kurnikiem. W kurnik jesienią, gdzie zbieraliśmy kukurydzę, musieliśmy opróżniać, wyrzucać słomę, ściółkę opróżnialiśmy i wtedy sypaliśmy zboże. No i od kilku lat stwierdziliśmy, że już musimy coś zrobić, pobudować profesjonalne silosy na zboże. I myślę, że w końcu, 2-3 lata temu powiedzieliśmy, że budujemy. No i tak się złożyło, że w tym roku podjęliśmy decyzję i sfinalizowaliśmy zamiar budowy silosów i te silosy zostały wybudowane. Zboże, które przyjeżdża do gospodarstwa, trafia do kosza zasypowego. Z kosza zasypowego przełącznikiem kubełkowym trafia do góry na wieżę. Z wieży mamy możliwość przetransportowania albo na silosy mniejsze, 150-tonowe i pierwszy, drugi silos, albo na nowe silosy, które postawiliśmy na trzeci lub czwarty silos. Tamte silosy są o pojemności 285 ton pszenicy, a te o 150 ton. Także możemy zmagazynować tutaj w naszych warunkach, tutaj na miejscu 900 ton. Mamy również możliwość rozładunku zboża z tych nowych silosów, z pierwszego silosu i z drugiego silosa, gdzie trafia przenośnikiem ślimakowym, później na następny przenośnik ślimakowy, na kubełek i teraz możemy transportować albo na własną wytwórnię pasz, gdzie robimy paszę, albo możemy zboże wywieźć na sprzedaż, jeśli mamy go po prostu więcej. No, nowe silosy również mają taką możliwość, że możemy przewietrzać zboże. Jeśli przechowujemy, a będziemy w naszym gospodarstwie skarmiamy ponad 1000 ton zboża rocznie, mamy na długie przechowywanie, całą zimę do przyszłych żniw, mamy zainstalowane dmuchawy, które w pierwsze w żniwa schładzamy zboże i później zimą w okresach jesiennych i zimowym również te zboże w silosach schładzamy. Mamy czujniki temperatury pozakładane, żeby nam się zboże nie popsuło, bo to jest zbyt duża wartość, żeby zboże nam mogło się popsuć. Kontrolujemy atmosferę w środku silosów i mamy zboże bardzo dobre jej jakości, bo nam zboże bardzo dobrej jakości jest potrzebne do fermy gęsi reprodukcyjnej. Mając fermę gęsi reprodukcyjnej, musimy dbać o najwyższe standardy żywieniowe tych gęsi.